Właśnie troszeczkę odwróciliśmy w tym miesiącu rolę, bo zawsze to Monika była pierwsza, ja byłem drugi, natomiast to Monice przypadł zaszczyt Co poprowadzenia. więcej, jestem ostatnia, chciałam No powiedzieć w właśnie, tym chciałem o roku. tym powiedzieć, że tak ten zaszczyt poprowadzenia ostatniego webinaru w tym roku szkolnym. Tak więc witam Was serdecznie, tych, którzy zgromadzili się z nami na ClickMeetingu i za chwilę dosłownie rozpoczynamy transmisję na Facebooku, również na Facebooku jesteśmy, więc jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Ostatni webinar w tym roku szkolnym. Niekalendarzowym, jak pracować na zasobach ucznia tudzież dziecka, inspiracje medialne. Podsumowanie takiego dużego cyklu dla tych z Was, którzy nie byli na którymkolwiek z wcześniejszych spotkań, to ja tylko podpowiem, że te spotkania i te nagrania wszystkie są dostępne w dwóch miejscach. Jest to strona aktywna. Tablica.pl i tam są mentorowe inspiracje, webinaria. Ja może podrzucę też link do tego za chwilę. Oraz drugie miejsce to jest YouTube, kanał YouTube naszego partnera technologicznego, czyli Mentor Systemy Audiowizualne i tam w webinarach znajdziecie webinary, wszystkie webinary z Moniką, ale nie tylko, bo w tym roku był tak, zaprogramowaliśmy sobie ten rok, że były dwa cykle. Monika zajmowała się właśnie edukacją medialną, a ja zajmowałem się sztuczną inteligencją. Tak więc te wszystkie nagrania to są dostępne. Można obejrzeć, zresztą tak jak ostatnio mówiłem, robi się trochę jak w Netflixie, że już nie zawsze bywamy na szkoleniach na żywo, ale później chętnie wracamy do, znaczy wracamy, później chętnie te szkolenia oglądamy i zarówno na Facebooku retransmisję, jak i właśnie na YouTubie, coś co zostaje na dłużej. Za co oczywiście bardzo Wam dziękuję, że jesteście z nami, korzystacie z naszej wiedzy, która zawsze była i będzie. Za darmo, od nauczycieli, dla nauczycieli. A ja już nie przedłużam, tylko oddaję głos Monice. Monika, pamiętaj, godzina czasu, godzina. No dobrze, postaram się bardzo, bardzo Ci dziękuję, Sylwestrze. Cieszę się, że mamy to spotkanie i że są tutaj z nami osoby. I tak jak Sylwek powiedział, ja też ostatnio się mocno zainteresowałam to, jak to jest z tą oglądalnością i się okazuje, że rzeczywiście dużo osób jest bardziej, cieszy się, live'y cieszą się taką teraz chyba nową odsłoną, odkryciem i te live'y się ogląda dużo częściej, aniżeli skomplikowane linki do ClickMeetingu się okazuje. Po prostu możemy zawsze iść w kierunku, może być prościej i chyba tak to jest. No i teraz witam również wszystkich bardzo serdecznie tak od siebie w ramach no, tej edukacji medialnej, o której mówiliśmy, właściwie od której wyszliśmy, można powiedzieć, bo dzisiaj ona po raz pierwszy nie wybrzmiewa ani w tytule i też ona będzie takim trochę tłem do tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, ponieważ wokół edukacji medialnej w zasadzie chciałam pokazać te wszystkie psychospołeczno-edukacyjne, rozwojowe, wychowawcze aspekty, które dotyczą pogranicza albo nie pogranicza właściwie obszarów naszych zachowań, ale również działalności, zarówno po stronie rodziców, jak i po stronie pedagogów, placówek i nas indywidualnych, nas samych jako nauczycieli. I jakby tutaj dużo mówiliśmy, mówiliśmy o personalizacji, mówiliśmy o w ogóle o edukacji jako takiej, a w tym edukacji medialnej, mówiliśmy o kształtowaniu postaw, mówiliśmy o wartościach, mówiliśmy również o naszych potrzebach, mówiliśmy o potrzebach dzieci w kontekście stawiania granic, ale również przez nas granic, bo to, co mówię zawsze o kształtowaniu postaw, to pamiętajmy, że jesteśmy pierwsi. Przed dzieckiem dziecko patrzy na nas i dzisiaj jakby to wszystko, co chciałam powiedzieć i co o czym mówiliśmy na tych wcześniej w tym naszym cyklu, czyli wokół edukacji medialnej, z edukacją medialną za pan brat, to nie mówiliśmy w ogóle specjalistycznie odnośnie narzędzi medialnych, za to szukaliśmy różnych inspiracji, to znaczy odkrywaliśmy to, co trzeba czasem wiedzieć, albo gdzieś poszukać dobrego źródła, w którym mamy dostęp do dobrych sformułowań, właściwych informacji, takich, które są nam potrzebne, ponieważ odkryliśmy również w tym naszym cyklu, że
no świat tak pędzi i te nasze z jednej strony możliwości dają nam też dużo niepokoju, dużo takiej rozpędzamy się, ciągle biegniemy, jesteśmy ciągle w takim, bym powiedziała, próbujemy nadążyć za zmianami, które następują, a każda zmiana, na przykład medialna, może powodować również zmiany społeczne, komunikacyjne, w systemie wartości i tak dalej, i tak dalej. Czyli generalnie o tym wszystkim sobie do tej pory przez cały ten rok szkolny mówiliśmy i to było dla mnie przynajmniej, chciałam powiedzieć, na wstępie mojego podsumowania, arcy inspirujące zadanie, ponieważ przygotowując, gdzieś zbierając, ubierając w kilkanaście slajdów jakąś partię przemyśleń, refleksji, ale też i wiedzy na temat tego, co jest już opisane i w specjalistycznych, i mniej specjalistycznych wydaniach to i literaturze, to my wszyscy mamy dostęp. Ale też powiedzieliśmy sobie, że bardzo trudno jest wiedzieć, ocenić, które źródło jest tym właściwym. I czasem można się pogubić, a żeby się samemu nie pogubić i być jednocześnie dobrym doradcą swoich dzieci, w każdej roli, którąkolwiek odgrywamy, to no, też trzeba się kimś inspirować. No i trochę taką rolę tutaj sobie narzuciliśmy w ugodzie z mentorem, Sylwestrem Zasońskim i tutaj rzeczywiście mogliśmy poszukiwać. Ostatnio mówiliśmy o tańcu, o roli tańca i inspiracjach medialnych, czyli to znowu było tak, że no to co ma ten taniec wspólnego z tymi mediami? No okazuje się, że taniec ma bardzo wiele wspólnego, ponieważ w dzisiejszych czasach już nie kupujemy kaset, nie kupujemy, winyle oczywiście wróciły teraz jak najbardziej, ale mamy zupełnie inne nośniki albo źródła wiedzy o tym, czym jest świat muzyki i zanim do czegoś dotrzemy, zanim zaczniemy coś praktykować, najpierw się osłuchujemy, inspirujemy, szukamy różnych źródeł i summa summarum jakby wszyscy możemy współtworzyć, współuczestniczyć pewien świat, który jest ciekawy, który jednocześnie nas inspiruje do ruchu. No i tutaj ta edukacja medialna w tej kwestii jakby inspiracji albo dostępu do wiedzy o tym, czym w ogóle dzisiaj jest taniec, jak są metody tańca, jakie są techniki tańca, kto w ogóle jest takim, nie wiem, czy prekursorem swego czasu, czy też inspiratorem do pewnych takich założeń tanecznych, o których też mówiliśmy, to rzeczywiście można powiedzieć, że edukacja medialna tutaj w swoich zasobach może się szczycić naprawdę mnogością tych materiałów i źródeł, o których sobie ostatnio rozmawialiśmy. Więc tak chcę, ponieważ mam dzisiaj podsumowanie w temacie, więc się bardzo przejęłam tym faktem, ponieważ wiecie, trochę o tym wszystkim sobie zdążyliśmy powiedzieć. Więc dzisiaj, żeby to jakoś ubrać, żeby to sobie jakoś podsumować, w nawiązaniu do tego, co było na wcześniejszych webinariach ze mną, to stwierdziłam, że podsumowanie będzie polegało na zebraniu tego, co jest takim clue edukacji, znaczy takiej edukacji, której ja jestem wyznawczynią, a jestem wyznawczynią edukacji spersonalizowanej i taniec taki jest, jest taką edukacją. To był bardzo dobry przykład edukacji spersonalizowanej, czyli co to będzie znaczyło, to właśnie dzisiaj chciałabym w tym podsumowaniu jakby tę sprawę wyłożyć i do której was serdecznie zapraszam, ponieważ my ciągle dążymy do takiej edukacji. A wiecie, a ta edukacja nie zaczyna się w szkole. To nie jest tak, że uczeń przyjdzie do tej szkoły albo do innej szkoły i tam sobie spotka edukację spersonalizowaną. Nie, ona już jest od momentu, kiedy dziecko zaczyna się w ogóle uczyć. Czyli tak naprawdę zaczyna się od środowiska rodzinnego, od postaw, od pierwszych nauczycieli, a jak wiemy, pierwszymi nauczycielami są zazwyczaj rodzice i inni bliscy, którzy są w tym środowisku. Czyli chciałabym dzisiaj, dlatego dzisiaj jest i uczeń, i dziecko, ponieważ nie możemy zawężać edukacji i nie chciałabym, żeby ona taka była, ponieważ dziecko, które nigdy nie doświadczyło czegoś własnego, opartego na własnych wyborach, na swojej świadomości, na swoim doświadczeniu i w związku z tym dążeniu, czyli opartym na wewnętrznej motywacji, to nawet jakby w szkole spotkało taką edukację zorganizowaną,
patrz spersonalizowaną, to by po prostu nie było, nie wiedziało, co z tym zrobić i być może wcale by nie chciało w takowej uczestniczyć, która byłaby i tak dla niego moim zdaniem najlepsza. Ale to już jest moja teza. Życzę wam swoich różnych budowania przekonań i tak dalej. No więc co jest istotne w każdym wydaniu edukacji rozumianej bardzo szeroko, to czym są zasoby dzieci i młodzieży, jak możemy je zdefiniować, co rozumiemy pod tym hasłem, co to znaczy, że bazujemy na zasobach. Wiecie, w opisie pracy z dzieckiem, a też jestem przecież wykonawcą, praktykiem tak naprawdę, pedagogiem na co dzień, to w opisach pracujemy na zasobach. Wszyscy to podpisują, rodzice, nauczyciele, wychowawcy, dyrektor, wszyscy pracujemy na zasobach. Tylko co to znaczy? I czy jak rodzic podpisuje, to wie, co podpisuje i czy tak samo to rozumiemy? I czy to dziecko rzeczywiście, czy rozpoznajemy te same zasoby? Czyli dzisiaj chciałabym jakby summa summarum, wszystko jakby tak zakluczyć i uznać, że wiemy, że zasobem dziecka, młodzieży może być coś, co daje mu poczucie sprawstwa. Czy w edukacji, jeżeli uznamy, że edukacją jest wszystko, każdy dzień bieżący, bo każdego dnia czegoś nowego się uczymy, bo jesteśmy w nowej sytuacji, to wiecie, to sprawstwo w edukacji jest bardzo ważne. Czy rozwiążę te moje sprawy dzisiaj, czy ich nie rozwiążę, czy się nauczę, czy dobrze je poprowadzę, to jest też nasza codzienna lekcja. I w związku z tym jakby tyle, że wiemy, że odpowiadamy za dzieci i za ich edukację, stąd dużo tutaj staramy się powiedzieć. I to jest taki drugi bardzo ważny dla mnie dzisiaj w podsumowaniu klucz, sprawstwo dziecka w edukacji, życia szkolne, przedszkolne i wcześniej również. To wszystko, czyli zarówno zasoby, jak i sprawstwo, poczucie sprawstwa, bardzo ściśle wiąże się z odkrywaniem talentów i pracy na mocnych stronach. I znowu, czy znamy swoje talenty, czy potrafiliśmy odkryć te swoje własne, obronić je jako swoją mocną stronę i prowadzić swoje życie, kierunkować swoje życie, żeby pracować na swoich mocnych stronach, czy jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być, czy robimy właśnie to, co najbardziej lubimy, kochamy i jest to oparte na mocnych stronach. To jest bardzo ważne pytanie, ponieważ nam jest to również potrzebne, tak samo jak tym dzieciom. Ale za dzieci jesteśmy odpowiedzialni, czyli czy, co to znaczy w takim razie odkrywanie tych talentów i co to też oznacza praca na mocnych stronach, kiedy ona jest stosowana, jak w jakiej metodzie możemy to prowadzić. I ostatnie to jest warsztat medialny nauczyciela, czyli takie podsumowanie, taki malutki akcencik, właściwie już podsumowanie, czyli zebrałam linki do stron, które są takimi przewodnikami, które albo z jednej strony podejmują ważne tematy właśnie w tej triadzie nauczyciel, rodzic, dziecko, albo są to linki do stron, które świetnie inspirują i są dla mnie bardzo dobrym źródłem do dobrych, merytorycznych, sprawdzonych materiałów. Bądź też są to zasoby, które są tak zwanym podstawowym narzędziem nauczyciela i z różnych to powodów tak to uważam, bądź też strony przykładowe, gdzie wszyscy możemy się odnosić i szukać, co jakiś czas zajrzeć, zobaczyć po prostu, co ciekawego w trawie piszczy. No więc to będzie już taki finał, podsumowanie, jak słyszeliście już zakończenie cyklu webinariów roku szkolnego 2023-2024, no i ku temu zmierzamy. No to słuchajcie, zaczynamy od początku, czyli co to są te zasoby dziecka? W literaturze, którą czytałam i zaznaczę zawsze dla tych, którzy są po raz pierwszy, nie szukam w bardzo specjalistycznych opracowaniach, dlatego że one są do takie pogłębiające lektury, natomiast takie ogólnodostępne, ale chciałabym je dopowiedzieć swoim komentarzem czy też słowem, odnieść do sytuacji realnych, żebyśmy wiedzieli, że to jest dobra definicja. Też jest to język, który jest przyswajalny przez nas wszystkich, czyli jest wspólny zarówno dla rodzica, jak i nauczyciela i
tym się podpieram, wybierając takie jak najbardziej uproszczone przekazy na temat. Patrząc po obrazkach, no to już widzimy, różne mogą być tego zasoby. Ale teraz patrzę, te osoby, które, jeśli możecie patrzeć na ekran, to uwielbiam pracować obrazem, więc błagam was, odzywajcie się, piszcie na czacie, ja wtedy będę też zaszczycona i będę wiedziała, że jestem z kimś w kontakcie, a z drugiej strony, gdy dobieram zdjęcia, wierzcie mi, to są wybrane celowo, w jakimś tutaj pożądanym celu właśnie obrazy. Więc dopełniają one kontekst tego, o czym czytamy. Zasoby osobiste dziecka wyrażają się w unikalnym wzorcu myślenia, również w przeżyciach i w zachowaniu. Zobaczcie, banały, ale co to wszystko oznacza? Zachowanie się to są również zachowanie oraz rozwój fizyczny, psychiczny dziecka uzależnione są od jego zadatków wrodzonych, czyli struktur anatomicznych mózgu. No i teraz patrząc na taki zupełnie pierwszą tutaj definicję, najbardziej ogólną, żeby nie wchodzić za dużo w szczegóły, to mówimy o rozwoju psychicznym, mówimy o pewnych strukturach anatomicznych mózgu, to znaczy, że wiecie, tutaj można podpiąć wiele teorii, tak? Jest teoria prawopółkulowości, lewopółkulowości, mamy pewne zasoby. Tak, jedni są bardziej analityczni, drudzy są bardziej globalni, całościowi, holistyczni i po prostu widzą całość od razu, a inni widzą szczegóły i pracują na detalach, na punktowych, drobnych, ważnych zależnościach między sobą, różnych tam rzeczy, materii ogólnie składających się na nasz świat. Na przykład wtedy jedni mówimy, że jesteśmy humanistami, drudzy mówimy, że jesteśmy bardzo tacy matematyczni. Jedni mają talenty artystyczne, drudzy mają zupełnie inne predyspozycje, na przykład do pracy przy komputerze i potrafią to robić. I w związku z tym jedni będą mogli być, nie wiem, informatykami i spędzać długie godziny wiedząc, co robiąc i realizując swój długoplanowy cel przy komputerze dzień po dniu, a inni nie będą mogli wysiedzieć przy tym komputerze, ponieważ potrzebują ruchu globalnej, wielkiej przestrzeni, która pozwoli im zaistnieć. Czyli stąd też będziemy mieć różnie zdefiniowane zasoby. I mówiąc w kontekście rozwoju dziecka, czyli tej mojej spersonalizowanej edukacji, którą wyznaję i którą będę dzisiaj podkreślać, to chodzi o to, żeby nie tylko szkoła, bo szkoła czasem ze względów takich strukturalno-organizacyjnych mogłaby mieć trudności do takiej pełnej personalizacji, ale chodzi o podejście do tego dziecka. Czyli gdybyśmy dążyli do tego od małego dziecka, czyli już w środowisku rodzinnym, że rzeczywiście to dziecko się, zamiast zwalczać te inności w stosunku do mnie, po kim to dziecko jest, znacie takie powiedzenie? A to dziecko po prostu jest po sobie, krótko mówiąc, ma swój cały po prostu taką, a nie inną strukturę mózgu, takie, a nie inne zasoby, taki, a nie inny układ, takie, a nie inne potrzeby. I to znaczy, że jest zdolnym dzieckiem, że jest dzieckiem, które inaczej się może rozwijać, inaczej może się realizować i mamy tendencję w tym zderzeniu, gdzie jedno z webinariów było temu poświęcone różnicom międzypokoleniowym, zamiast zwalczać to, co jest inne od tego, co my robiliśmy, to bardzo trudno jest przebijać się z tym podążaniem za tymi predyspozycjami dziecka naszego, które naprawdę są inne. I często też, mówiliśmy swego czasu, jedno z webinariów było poświęcone naszym granicom, czyli mówiliśmy o tym, kiedy jest na przykład internet, medialność krzywdząca i niebezpieczna, czyli prowadząca do uzależnień, a kiedy ona mogłaby być tak naprawdę wyzywająca, rozwojowa, czyli dająca szansę na zaistnienie i jakby zgodnie ze swoją całością, konstrukcją, dawać możliwość bycia najlepszym, czyli byciem doświadczania sprawczości swojej. To za chwilę będziemy o tym też mówić. I dlatego tutaj są takie zdjęcia, że jedne dzieci będą się kierunkować w kierunku sztuk wszelakich, czyli czy to muzycznych, czy tanecznych, czy plastycznych,
inne będą z kolei potrzebowały, nie wiem, zespołu, rywalizacji, współzawodnictwa i to może być zarówno w tym ruchu, który tutaj jest szeroko pokazany, ale też może być przy komputerze, który co, tam też trzeba się wykazać pewnymi umiejętnościami. Czyli wszystko bym powiedziała w odpowiedniej mierze jest, może być rozwojowe. I to chciałam powiedzieć też, że ta medialność, mimo że mówiliśmy o zagrożeniach, ona jest też jakimś wycinkiem współczesnej rzeczywistości. Na tyle, na ile ona daje szanse rozwojowe komuś, ale nie zaburza tych wszystkich innych sfer życia, rozwoju, edukacji, nie wiem, wychowania, które potrzebujemy do bycia człowiekiem społecznym. Ale będziemy to mieć też jakby w takim naszym dzisiejszym finale. Następny slajd mi się szalenie podoba. Mianowicie, kto patrzy, to ten widzi, mam nadzieję, widzi tą wazę grecką z tymi tańczącymi, pięknymi postaciami, które lubimy oglądać i zachwycać się, jak to kiedyś tańczyli ci starożytni. Natomiast dzisiaj porównałam to ze zdjęciem współczesnych tancerzy. To są dzieci, które tutaj akurat wzięłam jako zdjęcie z wielkiego wydarzenia tanecznego Dance Ma Sens, tylko Dance Ma Sens, organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu. I zobaczcie, jakie to jest podobne. I z jednej strony, jaka to jest, minęło ileś tysięcy lat, jest różnicy między tymi pierwszymi starożytnymi tancerzami, a tymi, którzy są dzisiaj. I jak to jest, że ubieramy to w kontekst, tłumaczymy, nadajemy wiele znaczeń temu, co przedstawiały te wazy, co robili ci, co to mogło oznaczać w tamtej społeczności, w rozwoju kultury, w rozwoju języka, w rozwijaniu w ogóle wszystkiego tego, co nas dzisiaj zachwyca, czy to kultura minojska, tak jak mnie, czy starożytna, czy grecka, czy chińska, no w każdym razie każda jedna, która jest swoją egzotyką nas poraża i tą innością nas zachwyca, to tak na dobrą sprawę, gdybyśmy tak szczerze mówiąc dołożyli, przełożyli na dzisiaj, to my nadal tym samym się bawimy, nadal to samo ma to znaczenie, nadal w coś wierzymy i nadal nam coś sprawia ogromną przyjemność, daje możliwości sprawstwa. I czasem to będzie poprzez komputer, tak jak się ostatnio inspirowaliśmy, ale też często to musi mieć później swoją realizację właśnie w tu i teraz, czyli w takim powiedzmy realu, wtedy kiedy potrafimy wykonać wszystko to, czym się zainspirowaliśmy wcześniej. No i tutaj chciałabym dodać do czynnika zasobów pozytywnego rozwoju dzieci, czyli jakie są najważniejsze zasoby pozytywnego rozwoju dzieci i młodzieży. Czyli kiedy rzeczywiście, gdy podążamy za tymi predyspozycjami, kiedy pracujemy na talentach, kiedy uznajemy mocne strony, kiedy zasoby mogą być zasobami, a nie czymś do spacyfikowania, to wtedy mówimy o tym pozytywnym rozwoju dzieci i młodzieży. Dlaczego to jest takie ważne? No to przeczytajmy. Rozwijanie umiejętności społecznych, poznawczych i emocjonalnych. Jeżeli tańczymy, nawiązujemy kontakty, poznajemy również pewne zależności, pewne układy, poznajemy też siebie w różnych sytuacjach. No i oczywiście, jak będziemy już później podsumowywać, będziemy też mówić o ekspresji kulturowej. W tym są również nasze emocje, to są kanony piękna, to jest nasza wrażliwość, to jest nasze pojęcie, nie wiem, czy sztuki, czy kultury, czy w ogóle tego, co nas potrafi zachwycić. I to się nie zmieniło. My dzisiaj tylko to pięknie umiemy nazwać i nazywamy. Dalej, jest to również umacnianie norm i zachowań prospołecznych oraz wiary w swoje możliwości i w przyszłość. Czyli jeżeli możemy mówić o zasobach pozytywnego rozwoju dzieci, to znaczy, że te dzieci, dziecko wychowywane bez żadnych norm, czyli bez żadnych zasad, nie mające żadnego kręgosłupa moralnego, czy też no właśnie normatywnego, bym powiedziała, zachowania, pewnych zasad, w tym komunikacji, kultury osobistej, to jest dziecko, które będzie miało później trudne doświadczenia w środowisku, w którym takie
pewna normatywność obowiązuje. Czyli nie możemy pozwalać na aspołeczne zachowania, musimy dążyć do pewnych takich form, nie wiem, zachowania, pracy, komunikacji, które będą pozwalały nam zaistnieć w szeroko rozumianym społeczeństwie, w grupie. Nie będzie to tylko grupa rodzinna, bo za chwilę jest przedszkole, później jest szkoła, następna szkoła i praca, środowisko, w którym również będąc sobą komunikujemy się w sposób normatywny. Ale też kiedy to jest bardzo ważne? To jest też ważne wtedy, kiedy daje mi to możliwość wiary w siebie i że to ma sens. I że na przykład to ma sens w jakiejś perspektywie czasu. Więc tylko tu i teraz jest takim troszeczkę za małym wymiarem. Lubimy planować, lubimy wiedzieć co, mieć takie poczucie, to na tym polega też sprawstwo. Umiem zaplanować, nie możemy planować oczywiście całego życia, bo to nie zawsze wyjdzie, natomiast ten najbliższy czas, tak, ja muszę po coś to robić, ja muszę wiedzieć, że to ma sens, że to się przełoży na moją stabilność, na moje poczucie sensu, na moją wiarygodność, na moją tożsamość, bo ja się w to zaangażuję i będę dawać również siebie innym, tak jak będę czerpać od innych. Dalej, i to jest troszeczkę kontynuacja tego, co powiedziałam, kształtowanie pozytywnej identyfikacji, wspieranie więzi z rodziną i ze szkołą. No nigdy nie jest tak, że jesteśmy sami dla siebie, że moja rodzina to jest tylko moja rodzina i już to się już nic nieważne, co w innych rodzinach. Jesteśmy zawsze w jakiejś lokalności, w jakiejś społeczności i my ją tworzymy. Czyli to jest właśnie to, że jak wjeżdżamy do swojego miasta, to lub coś lubimy, albo czegoś nie lubimy, ale też dokładamy się do tego, żeby lubić, albo się nie dokładamy do tego, żeby lubić. Więc generalnie to jest coś takiego, ja muszę wiedzieć, co mi jest potrzebne, żebym chciała się z tym identyfikować, żebym chciała też dodać, nie wiem, ten swój kwiatek na balkonie, jakąś swoje zachowanie, jakąś swoją uprzejmość, to jest coś, co mnie identyfikuje, ale również ja jestem przykładem tej mojej lokalności. W tym również szkolnej i rodzinnej. I ostatnie to jest kształtowanie psychicznej odporności. Czyli krótko mówiąc, granice wbrew pozorom, ale nie rozumiane jako reżim, albo przymus, albo ograniczanie, tylko pewne granice, które są dobre, bezpieczne dla nas wszystkich, są naszym, tak naprawdę nas pionizują, dają nam możliwość poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli ich nie ma, jeżeli jest coś zaburzone, to wtedy zaczynamy reagować irracjonalnie. I to się wiąże również z tą psychiczną odpornością. No, takim testem ostatnio na pewno społecznym, ogromnym zresztą w skali globalnej była pandemia, której podlegaliśmy i różnie nam to poszło, prawda? I różnie też sami siebie potrafiliśmy zdefiniować albo obronić, albo czuć się na tyle dobrze i komfortowo, żeby jeszcze dawać to poczucie bezpieczeństwa i komfortu innym. Więc i też jakby tutaj mocno byliśmy w sytuacji takiego, nie wiem, zdania się na zaufania, że jest dobrze, że jeśli jesteśmy w taki, a nie w inny sposób prowadzeni. No dzisiaj te nasze rozumienie tych wszystkich zajść jest jeszcze inne i to się będzie cały czas zmieniać. Natomiast dużo ważniejszy jest ten nasz kontekst, na ile ja jestem w stanie poradzić sobie z konkretną porcją różnych sytuacji i to się wiąże też z pewną naszą odpornością. To jest też takie pogranicze dla rodziców, jeśli tacy tutaj też są i nas słuchają, gdzie mówimy my, pedagodzy, często proszę nie chować tego dziecka pod kloszem. Tak, ale czasem też jest, i to jest prawda, nie można. Dziecko powinno być samo się obsługiwać, że tak powiem, mieć coraz większą, osiągać samodzielność w pewnych rzeczach, odpowiadać za swoje zadania, wykonywać je, no już teraz nie ma prac domowych, no ale generalnie gdyby były, no to za nie odpowiada, jakiekolwiek zadanie. To jest coś, co nas uczy, że kiedyś jak dostaniemy zadanie na przykład zawodowe albo
podczas naszej kariery zawodowej, na której nam będzie zależeć, to będziemy potrafili udźwignąć ciężar na przykład jakiegoś zadania. Więc taka całkiem jakby kloszowatość, bym powiedziała, w postawie rodzicielskiej, ochronnej do tego, żeby dziecko wyręczyć, żeby dziecko miało dobrze, to jest błędne rozumienie tego, tak? I też dziecka pozbawia możliwości sprawczości. Moje oczy widziały już, spotkały dzieci całkowicie spacyfikowane, które są właściwie wypłukane z jakiejkolwiek wewnętrznej motywacji, ponieważ nigdy takiej szansy nie dostały. I to jest bardzo przykry obraz młodego człowieka. Natomiast chciałabym też, jakby teraz się dużo mówi o odporności psychicznej, to też ważne jest, żeby... Ja to z kolei obserwuję w roli pedagoga specjalnego w przedszkolu, które dzieci są naprawdę prowadzone po prostu tak, że te dzieci są, wiecie, takie, po prostu już mogłyby być, nie wiem, na biwaku i mieć nocną wartę, ponieważ są prowadzone w taki sposób, że są pewne siebie, odważne, potrafią przemyśleć sytuację, stwierdzić, czy mogę, czy nie mogę, określić swoje granice. To są rzeczy, to są kompetencje, które dostały od rodziców w bardzo świadomym prowadzeniu, ale też dostały taką dawkę różnych doświadczeń, w których mogły się, to są dzieci, które wiedzą, znają swoją sprawczość. I to jest coś, co jest nam bardzo, to jest nasze zadanie, główne zadanie nas dorosłych w stosunku do naszych dzieci. Sprawczość, dawać możliwości sprawdzenia się, żeby te dzieci wiedziały, co potrafię, czego nie potrafię, czego muszę się obawiać, a czego nie. Więc tutaj chciałabym mocno powiedzieć, podkreślić, że te zasoby to jest coś, co dzieci mają wrodzone, z drugiej strony dużo zależy od tego, co my z tym zrobimy w kontekście właśnie odkrywania talentów, dawania możliwości odkrywania i pracy na tych, sprawdzania swoich mocnych stron i dawania tej możliwości sprawczości. To jest bezwzględnie konieczne do tego, żeby dziecko nabrało zaufania dla samego siebie. No dobrze, to już mamy tych tancerzy, mamy już dzieci, ale teraz zobaczcie tak jeszcze przy okazji. Zapisujemy dzieci na przecież różne, moje dziecko też było zapisywane na wszystkie możliwe aktywności artystyczne i nieartystyczne i przeszłyśmy przez balet klasyczny, przez taniec współczesny, przez, nie wiem, scenę teatralną, po wiele, wiele innych rzeczy, również w tym plastyczno-techniczne i inne takie. Natomiast to chodzi też o to, żeby dziecko mogło stwierdzić, ja coś lubię, a czegoś nie lubię, coś potrafię oddać, a czegoś nie jestem w stanie sprzedać, oddać. Więc to jest też jakiś kierunek oczywiście, tyle że jeszcze musi być ten pierwiastek i to podkreślam to słowo, sprawczość dziecka. Ono ma się sprawdzić, nie my mamy sprawdzić, czy to nam odpowiada jako rodzicom. No dobrze, i teraz po co to wszystko? Słuchajcie, kto patrzy na obrazy, to znowu widzi obraz, mem, którego już na pewno większość osób widziała, wiadomo, ale opiszę dla tych, którzy nie patrzą. Jest mały kotek i w kałuży rozlanej wody widzi wielkiego, pięknego tygrysa. Czyli to jest, i wzruszamy się, jak oglądamy ten obrazek, prawda? I to jest właśnie coś, co możemy dać swoim dzieciom. I to jest coś, co możemy dać w tym również w wydaniu medialnym, jeżeli rozwiniemy, pozwolimy rozwijać im te talenty, te mocne strony, jeżeli to będzie jedyną taką stroną, która na to, znaczy, przepraszam, tak się teraz zamotałam, która będzie spójna jakby z tą konstrukcją, z tą strukturą, o której czytaliśmy na samym początku, czyli tak ma skonstruowane swoje predyspozycje zarówno struktur mózgowych, jak i całej swojej osobowości, wtedy tak. Czyli niekoniecznie wszyscy muszą być tancerzami, nie wszyscy muszą być naukowcami, nie wszyscy muszą być mówcami, sportowcami, nie wiem, informatykami i tak dalej, czyli krótko mówiąc, trochę o tym mówię, mówiąc też w kontekście tej edukacji spersonalizowanej, czyli ukierunkowanej na mocne strony dziecka, bazującej na tym,
co trochę nam słabo wychodzi w tym naszym systemie edukacji, dlatego ta rola rodzica jest tutaj dosyć istotna. Natomiast istotna jest w kontekście partnera. Partnera dla nauczyciela, dla wychowawcy, dla pedagoga, który dzieli się, konfrontuje swoje spojrzenie, swoje postrzeganie dziecka, nawet może i swoje obawy, natomiast nie może konkurować, nie może zwalczać, nie może żądać, bo wtedy nie ma tej współpracy, tak? Wtedy nasza triada pęka niestety, to jest wtedy opozycja tak zwana. A co jest nam potrzebne? No potrzebne nam jest przecież to sprawstwo tego dziecka. I teraz czym w takim razie jest poczucie sprawstwa? Bo też używamy tego dosyć często, nagminnie, wszyscy chcemy, żeby takie te dzieci były, ale co z tego, że my sobie o tym powiemy, tak? Jak w ogóle nie wiemy, o czym mówimy, na dobrą sprawę. Zatem dzisiaj wykładnia. Poczucie sprawstwa to świadomość, że jest się autorem zdarzeń bądź zmian. To przekonanie o własnym wpływie na przebieg wydarzeń. Poczucie sprawstwa przejawia się w poczuciu kontroli, czyli przekonaniu, że pojawienie się pozytywnych i negatywnych zdarzeń w naszym życiu zależy od tego, co robimy. Poczuciu własnej skuteczności, czyli przekonaniu, że jest się w stanie osiągać cele, do których się zmierza. Poczuciu wolności, czyli przeświadczeniu, że wybór stojących przed nami możliwości życiowych zależy od nas samych. I teraz pytanie najpierw retoryczne absolutnie do tego, żebyśmy każdy sobie niech odwoła się sam do tego, czy my mamy poczucie sprawstwa. Czy w tym naszym wydaniu zawodowym, w tym naszym wydaniu, nie wiem, nawet rodzicielskim, swoim prywatnym, takim wiecie, niezależnym od wszystkiego i wszystkich, jesteśmy sprawczy. Jeżeli gdzieś tą naszą sprawczość zagubiliśmy, zawieruszyliśmy, to koniecznie trzeba to naprawić. Ale to dlatego, albo no, na tyle sobie wytłumaczyć, żeby nadal dobrze ze sobą żyć po prostu, tak? Teraz jest takie modne słowo, już o tym dużo mówiliśmy, o dobrostanie i trzeba o ten dobrostan dbać. Ale wiecie, jak mamy dbać o dobrostan dzieci, skoro nie potrafimy, nie rozumiemy tego, nie czujemy tego na sobie? Najpierw trzeba zadbać o siebie, żeby wiedzieć, co to za stan dobrostanu potrafi człowiek mieć, żeby dawać też, zapewniać ten dobrostan innym, na przykład dzieciom. Dlatego zawsze zaczyna się, czy mówi się, że ryba psuje się od głowy, czy też, że tak powiem, z góry wszystko płynie w dół i się rozlewa, to taka zasada po prostu jest, że jeżeli, wiecie, bo wtedy zaczynamy popełniać błędy, jedni będą, wiecie, matka kwoka na przykład, nie wiem, będzie wielki parasol ochronny, będzie, nie wiem, albo wręcz odepchnięcie całkowite, jakby pozostawienie samemu sobie dziecka, to też nie jest postawa na samodzielność albo nadmiar samodzielności, ale niedobre doświadczenia. Natomiast chodzi tylko o to, żebyśmy w tym naszym podsumowaniu tego całego cyklu wokół edukacji medialnej, gdzie dużo mówiliśmy również o swoich granicach, to one będą dobre wtedy, kiedy będziemy sobie odpowiadać na swoje pytania, również w kontekście dziecka. Chwilę później sobie dopowiemy jeszcze przy innym zdjęciu i przy innym slajdzie. Czyli krótko mówiąc, po co jest nam potrzebne poczucie sprawstwa? Tutaj mamy takie przełożenie na ludzką wartość, czyli mamy chłopca, opisuję dla tych, którzy nie patrzą, który w cieniu widzi dorosłego, pewnego siebie, zadowolonego młodego człowieka i ma tę moc, krótko mówiąc. Natomiast słuchajcie, to co jest ważne, to poczucie sprawstwa jest nam potrzebne również do tego, żebyśmy mieli pozytywny obraz własnej osoby. To jest coś, co pozwala nam trwać w tym przekonaniu, nawet kiedy inni przestają w nas wierzyć. Ale to nie chodzi o innych w nas, chodzi o nas. I to jest coś, co daje nam poczucie sensu w tym, co robimy mimo wszystko czasem, potrafimy przetrwać niejedną burzę. Dalej, ma również znaczenie adaptacyjne, czyli zwiększa naszą energię i wytrwałość w działaniu.
możemy być bardzo wytrwali, ale musimy mieć jeszcze tą energię życiową, mieć na to siłę. Siłę daje nam tak naprawdę wiara w to, że to ma sens i że jest to na miarę moich możliwości. Dalej, poczucie sprawstwa również podnosi atrakcyjność wyznaczonych celów. No to jest takie coś, co tutaj jest takim ważnym celem, na przykład w edukacji. Ponieważ zajmuję się na co dzień też dydaktyką jako wykładowca, to muszę powiedzieć, że bardzo dużo czasu poświęciliśmy w polskiej edukacji na właściwe formułowanie tematów na przykład, albo celów lekcji. Co dziecku jest, jaki cel ma lekcja, która jest sformułowana, cel lekcji jest sformułowany językiem nauczyciela, a nie językiem ucznia. I uczeń nie wie, po co będzie siedział 45 minut, na przykład. Jaki sens ma również polecenie rodzica dla dziecka, jeżeli jest tak sformułowane, że to dziecko nie rozumie w ogóle, o co chodzi temu rodzicowi i po co ma coś zrobić. A robić dla zasady, bo ma zrobić, no też nie jest to zbyt przekonywujące, jeżeli chcemy mieć, właśnie dbać o tą sferę sprawczości, czyli też atrakcyjności wyznaczonego celu. Czyli musimy rozumieć, po co coś robimy. Dalej, daje nam również poczucie sprawstwa, czyli czyni nas odpornym na inne sytuacje stresowe. To jest trochę to, co już powiedzieliśmy, czyli krótko mówiąc, jeżeli dziecko doświadcza siebie w różnych sytuacjach na miarę swoich możliwości, czyli dorastania do tego stopnia trudności pewnych sytuacji, w których jest, to wtedy on jest, że tak powiem, sukcesywnie przygotowywany do tego, żeby ufać sobie, że w innych sytuacjach również sobie poradzę. I stąd ta mnogość doświadczeń jest tutaj bardzo, bardzo istotna. Co możemy zrobić w takim razie? Ja mam takie ulubione moje zdjęcie, czyli lecący klucz ptaków. To jest moje marzenie o lataniu. I zawsze przypinam i kojarzy mi się najbardziej z tym, co też praktykuję na co dzień. To jest tutoring szkolny, chociaż stosuję również tutoring przedszkolny. Swego czasu prowadziłam tutoring rodzinny. No i czym on jest tak naprawdę, tak? Bo to, że się to tak znowu ładnie nazywa, to jednym to coś mówi, a drugim trochę mniej. Niemniej jednak ważniejszy tutaj jest cel. Tutoring pozwala mi na personalizowanie edukacji. Mojej pracy zarówno tej pedagogicznej, czyli poniekąd wychowawczej, ale też w tym edukacyjnej. Jest to praca w relacji jeden na jeden i rzeczywiście dużo godzin takich prowadzę, chociaż w każdym zespole, w którym pracuję, tak naprawdę mam bezpośrednią relację praktycznie z każdym uczniem, przynajmniej dążę do takiej, po to, żeby, bo to jest coś, co cementuje naszą relacyjnie naszą potrzebę bycia w tej szkole, na lekcji, uczenia się, realizację wspólnych celów, osiąganie pewnych, jakby doświadczanie też pewnych nowych sytuacji powiązanych z pozyskiwaniem wiedzy o świecie, bo akurat geografii uczę, albo też innych rzeczy, czyli sprawdzaniem się podczas innych zajęć, na przykład artystycznych, które też mam okazję prowadzić i każdych innych jednych, które wspomagają rozwój i edukację, funkcjonowanie dzieci. A zatem jest to pełna indywidualizacja, czyli dostosowanie do potrzeb i możliwości ucznia. Z drugiej strony kolejna rzecz to jest właśnie ta relacja między nauczycielem a uczniem, ponieważ jest to tutoring wywodzi się z metody oksfordzkiej, czyli na Oksfordzie w taki sposób pracuje się właśnie ze swoim podopiecznym, pracuje profesor wyznaczony, czyli jest mentor i jest również, czyli tutor i jednocześnie tutti, czyli poddający się tej relacji, w relacji uczeń-mistrz, to mistrzem jest ten, kto potrafi też prowadzić, tak? To wszyscy wzrastają w takiej relacji i się czegoś oczywiście uczymy, bo ta relacja nam to gwarantuje, ale z drugiej strony jakby jesteśmy w stanie poznać dużo bardziej właśnie motywację wewnętrzną albo jakieś bariery, jakieś przekonania o sobie, mogę, nie mogę, potrafię, nie potrafię,
co z tym zrobić, jakie do tej pory były doświadczenia w danym zakresie, czyli tutaj jest dużo takiego właśnie indywidualnego, personalnego podejścia w edukacji. Stąd uważam, że relacja tutorska jest rzeczywiście dla mnie osobiście bardzo dobrym doświadczeniem, polecam ją i jest jednocześnie taką bazą rozwojową dla tych uczniów, których mam okazję spotkać i jakby ich uświadamiać w pokonywaniu swoich trudności do tego, że ten świat zasługuje na ich, że tak powiem, pracę, często wysiłek, ale też często i zabawę w pozyskiwaniu wiedzy o świecie albo o sobie, bo to jest też bardzo ważne właśnie w tutoringu i w ogóle w edukacji. Ja tak naprawdę to, wiecie, te wszystkie tematy, te wszystkie rzeczy, to jest jakaś wiedza na temat, którą można w różny sposób pozyskać. Można czytać książki, bo znam takich, którzy tylko czytają książki i uważają, że znają, mają wiedzę o całym świecie, bo ja jestem na przykład w tej grupie, co musi się spakować walizkę, plecak, wsiąść w to czy tamto i po prostu się przemieszczać. Wtedy ja w taki sposób poznaję świat, ludzi, relacje, nie wiem, buduję na ten temat swoją wiedzę. I to jest też ważne, że każdy z nas może dosięgać tej wiedzy o świecie zupełnie w inny sposób, ale ważne jest, żeby miał te różne swoje doświadczenia i jest osadzony dokładnie w tym, co jest jego mocną stroną. W taki sposób się uczy, w taki sposób doświadcza siebie i życia, żeby to było właściwe dla niego. Ja tutaj mam taki slajd z ostatniego razu. Zobaczcie, odkąd rodzice, i to jest coś bardzo pięknego, od 9 miesiąca życia dziecko przejawia duże zainteresowanie samodzielnym tańcem. Samodzielnym tańcem. To znaczy, oczywiście, że wiemy, że naśladuje i rodzice często lubią wchodzić w rolę tego właśnie, no kogo? No mistrza, tego tutora, tego mentora często, który na razie jest na poziomie, nie wiem, podnoszenia ręki, nie wiem, odpowiedniego zgięcia, przechylenia się w prawo, przechylenia w lewo. To jest również coś, co jest na miarę takiego małego dziecka szalenie istotne. Dla niego jest to wyzwanie i to nas bawi, to jest cudowna, to jest piękna relacja. Natomiast im dziecko więcej potrafi, tym znowu nas bardzo lubi. Ja pamiętam osobiście, miałam takie doświadczenie, jak długo uczyłam swoją córkę jeździć na rowerze. Jak już wreszcie jeździłyśmy, a tak z zazdrością patrzyłam na te wszystkie matki, które jadą i za nimi takie, wiecie, takie małe stadko małych rowerów, że tak powiem, w rodzinie wielodzietnej, to ja mówię, matko, kiedy tak będzie, że my pojedziemy, tak córka za mną albo przede mną i tak razem na tą wycieczkę. Doczekałam się, ale to była właśnie taka super relacja. Tam było dużo pokonania takich różnych przekonań, lęków, barier, trudności technicznych i to było coś, co dało nam ostatecznie super sukces i przez wieloletnią radość właśnie z tego, że możemy sobie wsiąść na ten rower, obok siebie pojechać, to jest cudne. I właśnie ja mówię o takiej ważnej relacji, która się wtedy wytworzyła. Tańce i inne rzeczy, które możemy razem robić oczywiście też, ale często ta relacja się wiąże właśnie z pokonywaniem pewnych trudności, właśnie z tym dawaniem tego, co jest początkowo trudne dla jednej ze stron. Więc ten akcent chciałam tutaj mocno pokazać. Później jest właśnie ten etap, co już wam mówiłam, czyli dziecko uczy się czegoś, co jak już potrafi machać rączkami, potrafi stać prosto, potrafi się, nie wiem, złapać za ręce, otworzyć kółko, podskoczyć do góry. To jest następny etap i tak samo jest w edukacji, w tym również medialnej, że jak już umiemy włączać komputer, trzymać myszkę i widzieć ekran i że coś tam się jeszcze otwiera, to wchodzimy, mamy kolejne stopnie wtajemniczenia w edukacji medialnej, w języku polskim, w językach obcych, w matematyce. Jeżeli znamy wzór, musimy go zastosować i później więcej i jeszcze więcej. Czyli generalnie chodzi o to, że pamiętajmy, że wszyscy uczymy się spiralnie. I chodzi o to, żeby po prostu nie osiąść na mieliźnie, mówię teraz do nas, dorosłych, czyli nie możemy ciągle stać na jakimś poziomie, który osiągnęliśmy i tam trwać. To rozwojowe jest wtedy, kiedy coś dalej z tym możemy zrobić. I dlatego, nie wiem, ja lubię opowiadać, lubię podróżować, lubię, nie wiem, dzielić się
tym i tamtym, generalnie i organizować różne rzeczy, ponieważ gdybym tylko stała w miejscu w moim rozwoju zawodowym, na przykład nauczyciela, myślę, że byłoby to dla mnie takie miejsce, w którym ja się nie rozwijam, a to tą potrzebę jakoś tak dosyć mocno celebruję. Więc tak samo jest z naszymi dziećmi. I też nie możemy dzieciom, i to jest straszna krzywda, czasami do naszej szkoły specjalnej takie dzieci przychodzą, które w czwartej klasie, w siódmej klasie nie potrafią czytać, nie potrafią pisać. To znaczy, że przez jakiś czas po prostu one zastygły. Więc jakby to jest istotne, że żeby podtrzymywać pewną motywację, atrakcyjność, ciekawość, wyzwanie, dodawać doświadczenie po to, żeby pokonywać pewne trudności, to wtedy jest, no, ta edukacja ma po prostu sens. I to jest również na poziomie tych dzieci uczących się tańca. Zobaczcie, co robi. Uczymy się współdziałać w grupie, akceptować samego siebie, bo jestem inna niż moja koleżanka, poszukiwać gdzieś możliwości pokonania swoich własnych przekonań, swoich trudności, swoich barier. To jest kolejny etap, który osiągamy właśnie wtedy, kiedy już mamy dzieci na przykład w przedszkolu albo w tych klasach wczesnej edukacji. Tutaj chciałabym trochę wyzywająco podejść jednak do takiego trochę treści związanych ściśle z edukacją, ale na każdym poziomie. Czyli rodzice też o tym byli zawiadamiani, kiedy od 2018 roku weszły nowo zdefiniowane kompetencje kluczowe, które realizujemy do dzisiaj. Osobiście rodzice u nas w placówce na przykład również zakreślali, jak postrzegają osiem kompetencji swoich dzieci i na jakim poziomie są. I w związku z tym wyznaczaliśmy sobie cele edukacyjne, czyli rozwojowe, na to, żeby te dzieci mogły wzrastać. Z drugiej strony, kto może przeczytać, to już sobie czyta, a kto nie może przeczytać, to przeczytam szybciutko osiem kompetencji kluczowych, które są jakby równoległe, jeśli nie nadrzędne, wobec podstawy programowej, bo teraz się dużo mówi też o szkole. Jeżeli mówimy o edukacji medialnej, to też warto, ja będę polecała takie linki na końcu, ale w tym będzie również wiele materiałów, żeby móc kształtować też te osiem kompetencji. One nadal obowiązują i są takim ratunkiem do tego, czy jak będzie dywagacja na temat różnych postaw i podstaw edukacyjnych, treści edukacyjnych, to pamiętajmy, że nadrzędnie wszyscy w triadzie uczeń, rodzic, dziecko, Boże, uczeń, rodzic, nauczyciel, realizujemy, odpowiadamy za kształtowanie tych kompetencji. Teraz zobaczcie, kompetencje w zakresie czytania i pisania, kompetencje językowe. Czytanie, pisanie w tej chwili to jest tak naprawdę kompetencją w zakresie tworzenia i rozumienia treści, wszelakich treści. Dalej, kompetencje językowe to dotyczą głównie umiejętności porozumiewania się w językach obcych, ale również w języku ojczystym, ale również w języku w dialekcie, w języku regionu. To są również nasze kompetencje. Dalej, kompetencje matematyczne w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii. Zobaczcie, wakacje, wycieczki, spacery, biwaki, wszystko to, nie wiem, wyjazd na działkę, wszystko to może być realizacją dokładnie tego wszystkiego, o czym tutaj teraz czytamy. Nie tylko szkoła. Kompetencje cyfrowe, to jest to najbliższe, co dotyczyło edukacji medialnej i myślę sobie, że tutaj dopełnieniem naszego cyklu wokół edukacji medialnej były wszystkie te specjalistyczne, technologiczne, oparte na sztucznej inteligencji i nie tylko, webinaria, które prowadził Sylwester i jego ekipa, która specjalistów technologicznych. Dalej mamy osobiste, społeczne w zakresie uczenia się. To jest wszystko to, o czym czytamy od początku, jakby tutaj śledzimy to od początku tych naszych slajdów i dzisiejszego spotkania. Kompetencje obywatelskie to jest ta nasza identyfikacja, ta nasza lokalność, to jest ta nasza narodowość, to jest ta nasza kulturowość, językowość, tak? Czyli wszystko to, z czym się utożsamiamy, co wyznajemy, czym jesteśmy i z czym przystajemy. Kompetencje przedsiębiorczości. To jest, słuchajcie, to jest absolutnie
samoorganizacja, organizacja swojego warsztatu, swojego czasu, planowanie, to jest dokańczanie swoich zadań, jest to bycie tip-top albo nie bycie tip-top i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj to jest coś, co dzisiaj my w perspektywie jako rodzice, jako osoby dorosłe możemy tylko sobie sprawdzić, czy jeszcze to wszystko zachodzi i jak, w sensie ocenić jakościowo, natomiast czego w takim razie uczymy i pamiętajmy, że najlepszym przykładem jest nasza postawa, czyli dzieci to, co widzą, tak naśladują i tutaj to od nas będzie zależało również te wybory tych dzieci. Kompetencje w zakresie świadomości ekspresji kulturalnej, można by było powiedzieć, że gdy mówimy o tańcu, o plastyce, to głównie to zachodzi. To nieprawda, że tylko to zachodzi, bo zachodzi 8 kompetencji, natomiast ta nasza świadomość i ekspresja kulturowa i kulturalna no jest jednak czymś, co się okazuje, też może być bardzo różnie interpretowane, takie mam ostatnio przynajmniej doświadczenie. Niemniej jednak ekspresja również jest jakaś nasza, oparta o nasz system wartości, nasze poczucie estetyki i albo coś z czym się identyfikujemy, albo nie. Gdyby chcieć przełożyć te kompetencje kluczowe na trochę inaczej, inny piękny mój obraz ulubiony, to słuchajcie, ścieżki kariery. Jak myślicie, to w zakresie których kompetencji moglibyśmy się określić jako nasze mocne strony, że i czy one są spójne z tym zawodem, który wykonujemy, czy nasza działalność codzienna wiąże się z naszymi mocnymi stronami, czy też nie, czy je wykorzystujemy, czy też nie, czy pracujemy w związku z tym nad tym, czy też nie. I tutaj bym powiedziała, że to jest coś, co jest bardzo kluczowe. Jak zaczęliśmy mówić o zasobach, tak, zasobami jest 8 kompetencji kluczowych zdefiniowanych na potrzeby edukacji, ale w tej edukacji trwamy, ponieważ od niej jako instytucji, można powiedzieć, organizacji. Wszystko się niby zaczyna, a tak naprawdę to jest tylko jakiś etap w całości naszego życia i naszych dzieci. Podkreślając, zmierzając do końca, żeby nie przedłużać, bo Sylwester mnie bardzo dzisiaj o to prosił, to muszę szybciutko, ale to, co uznałam za najważniejsze, pamiętajmy o naszych granicach, ustalamy w związku z naszym poczuciem bezpieczeństwa, z naszą wiarą w siebie, z naszym dobrostanem, z naszymi zasobami, mamy swoje potrzeby i swoje możliwości i na podstawie tego ustalamy swoje standardy, ustalamy również nasze granice i je komunikujemy i wzmacniamy tam, gdzie się trochę to zaczyna sypać, ale też czujnym okiem patrzymy na nasze dzieci, żeby one, potrzebujemy do tego doświadczeń, więc dzieciom też je trzeba dawać po to, żebyśmy ostatecznie, to jest piękne zdjęcie, to zdjęcie po prostu od razu powoduje, że mi też się chce latać, nie wiem, dmuchnąć tego dmuchawca, latawca, ale generalnie chodzi o to, że pamiętajmy, jeżeli chcemy mieć dzieci jako ludzi wolnych, myślących, a jeszcze lepiej krytycznie myślących, inteligentnych, rozwiniętych, to musimy tacy być. Czyli jeżeli chcemy mieć ludzi wrażliwych, to musimy tacy być. Jeżeli chcemy mieć ludzi komunikujących w taki, a nie w inny sposób, to tacy musimy być. Czyli krótko mówiąc, porozumienie dziecko, rodzic, nauczyciel w pracy, czyli to jest nasza praca codzienna od rana do wieczora, non-stop kolor, a kształtowanie właściwych postaw w edukacji i wychowaniu, to jest edukacja na całe życie i wychowanie również. To jest coś, co nie możemy tego tylko i wyłącznie zostawić w naszych granicach, bym powiedziała, bądź też przedszkola, czy też szkoły, ale to trwa non-stop i jest cały czas. Więc życzmy sobie ludzi wolnych o poglądach, z którymi się możemy utożsamiać, możemy zawsze się pod tym podpisać i to jest coś, co się wiąże z poczuciem naszej zasadności, bym powiedziała, tak, z naszym poczuciem wartości, z właściwą samooceną i z pracą na naszych mocnych stronach. Musimy je doświadczyć, poznać, wzmacniać tam, gdzie one są i do tego mamy po to nauczycieli i po to rodziców, żebyśmy tutaj wspólnym frontem je kształtowali.
Na koniec niespodzianka dla Sylwestra, minuta przed, ostatni slajd. To są moje inspiracje, którymi się chciałam podzielić, podsumować to, co bym chciała podzielić, więc kilka minut to mi zajmie. Słuchajcie, to co jest ważne, warsztat medialny nauczyciela, inspiracje zasobów multimedialnych, to wam obiecałam. I teraz powiem, dlaczego coś polecam. Bardzo dobrze jako autor, współautor wielu i poradników, i scenariuszy, i różnych opracowań merytorycznych w tym również, ale również jako wykładowca wykorzystujący na co dzień, mówiący jak pracować, polecam zintegrowaną platformę edukacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej, czyli zpe.gov.pl, ponieważ to jest po pierwsze, i chyba to jest ważne, darmowy dostęp do ogromnego źródła wszelakich zasobów na każdy temat. To tylko trzeba umieć szukać, czyli tutaj te nasze kompetencje medialne jednak przydadzą się. Warto, ponieważ jakby platforma podąża za tym, co jest oczekiwane w edukacji, co jest potrzebne w edukacji, co jest wsparciem. I chciałam mocno podkreślić, że prowadząc szkolenia, warsztaty z nauczycielami z całej Polski, no wierzcie mi, że oni nadal to odkrywają jako źródło. Czyli krótko mówiąc, to jest od bardzo wielu lat, a nadal jest to źródło inspiracji i jakby takich rzeczy, bo to jest ważne, co można z tym zrobić, jak to można wykorzystać, więc tutaj z dobrym trenerem zawsze warto to przećwiczyć. To chciałam powiedzieć, jest takich wielu, natomiast i też można samemu się inspirować i wiedzieć, jak z tego skorzystać. To jest po prostu coś takiego, co jest na zawołanie i to jest dla rodziców, dla dzieci i dla nauczycieli. Drugi portal, który cenię za to, że na przykład wtedy, kiedy codziennie zaglądam do dziennika Librus, zanim wejdę na przykład na konkretne swoje strony i zakładki, to mogę zobaczyć zaktualizowane, bieżące, tematycznie poukładane, zaakcentowane pewne obszary rozwoju, zarówno dla nauczyciela, dla rodzica, dla ucznia. Mogę się zgodzić, mogę się nie zgodzić, często jakby równolegle sobie idę swoją drogą edukacyjną czy też trenerską wraz z tymi artykułami, które tam się pojawiają, ale z punktu widzenia rodzica, który na przykład specjalizuje się zupełnie w innej branży, szczerze polecam, ze względu na to, że wiecie, to jest też pewien obszar, który edukacja naszych dzieci jest naszą edukacją. Edukacja naszych, wychowanie naszych dzieci to jest również nasz obszar. Odpowiedzialność za nasze dzieci to jest nasz wspólny obszar, więc żeby być na bieżąco i wiedzieć, o czym mówimy, wiedzieć, co jest ważne, jakie są możliwości, być dobrym doradcą, wiarygodnym doradcą i źródłem wiedzy, to polecam wszystkim rodzicom. Nawet jeśli są to, jesteście rodzicami dzieci na przykład w przedszkolu, to i tak warto zaglądać na portal Librus, ponieważ tam się dzieje to, co za chwilę będzie aktualnym na przykład wyzwaniem, czasami trudnością dla naszych dzieci, czy też dla nas w zderzeniu z nową rzeczywistością, czyli rzeczywistością szkolną. I tak jest, tu od razu mogę powiedzieć, że wiele placówek dzwoni na powrót do nas, do specjalistów, czy też do dyrekcji przedszkoli, po to, żeby się dowiedzieć, a jak to wyglądało w przedszkolu i jaki jest sposób na to, żeby na przykład, nie wiem, w jakiś sposób zachowanie, nie wiem, lęki, postawy, w ogóle zagrzebać jakiś problem. I w przedszkole było dużo bardziej łaskawe, bo było mniej restrykcyjne w tym sensie, że to jest duża przestrzeń na to, żeby z tym dzieckiem pracować. W szkole jest to wszystko inaczej poukładane i te pewne trudności się mogą nawarstwiać. Kolejnym ważnym portalem dla mnie jest nadal od wielu lat po prostu wielkie moje serce eduexpert.eu. Pamiętajmy, że jest to wydawnictwo multimedialne, które to oprócz tego, że realizuje wiele projektów, podobnie jak zresztą Mentor Polska, który jest zaraz obok, to również przygotowuje i autorskie, i projektowe materiały multimedialne, czyli gdyby chcieć się rozwijać w kierunku właśnie kompetencji medialnych dla dziecka,
dla rodzica, dla placówki, dla nauczyciela na różnym poziomie, czyli od przedszkola po licea, to tutaj są przygotowane różne materiały, stąd eduexpert.eu, nie PL, bo PL to jest zupełnie inna firma. EU to jest wydawnictwo multimedialne. To, co jest ciekawe, to są każdy produkt multimedialny możecie sprawdzić sobie, przetestować na wybranych tam przygodach, powiedzmy, i treściach i sprawdzić, na ile to jest warte, na ile nie. Jeżeli będziecie zainteresowani, polecam się tutaj, prowadzę wieloletnie warsztaty, które pokazują, co jest zasobem i jak pracować, dlaczego warto, szczególnie teraz przy edukacji włączającej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mentor Polska, drodzy Państwo, to jest oczywiście platforma, dzięki której również się tutaj i spotykamy, ale też Mentor Polska jest to wiarygodne źródło wszystkiego, co mówi o technologiach, o TIC-u, o rzetelnym, jest to rzetelne źródło też omawiające problematykę, jak zastosować narzędzia, dające możliwość zakupu też tych sprzętów, więc tutaj jest to bezapelacyjnie bardzo ważny partner, równolegle idący, jak wiecie, ja tylko tutaj jestem od gadulenia na temat medialny, natomiast to oni tak naprawdę odpowiadają za sprzęt i tak naprawdę właściwe mentorowe inspiracje, czyli no właśnie, co zrobić, jak wykorzystać, dlaczego to może mi się przydać w mojej pracy w ramach rozwoju warsztatu medialnego na przykład nauczyciela. Polecam stronę, to jest strona mojego centrum, Centrum CDE, jest to placówka, niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli, ale podejmujemy również działania indywidualne, czyli też takie młodzieżowe w ramach Akademii Młodego Podróżnika, czyli Młodzież dla Młodzieży albo Młodzież dla Dzieci. Współpracujemy z placówkami, organizujemy zarówno pod kątem językowym, jak i krajoznawczym, można powiedzieć, działania, ale takie, które dają możliwość doświadczania siebie w drużynie, w działaniu, w dostarczaniu właśnie sobie możliwości poznawania świata na różny sposób i myśleniu o tym, rozmawianiu o tym. Ale przede wszystkim służymy taką, że tak powiem, ważną inspiracją, czyli zapraszamy na warsztaty, na szkolenia, na konferencje, niektóre na webinarie, jak wiecie, część z nich jest to działalność, która jest na mocy właśnie takiej mentorowej, na przykład w sposób bezpłatny organizowana, częściowo płatne, natomiast zawsze dbamy o to, żeby to była merytoryka duża i jak już podejmujemy jakiś temat, to staramy się być tutaj takim partnerem wieloletnim, więc zapraszamy serdecznie, nawet ku inspiracji. I warto poznawać ciekawych ludzi, których tutaj w centrum staram się do centrum przyciągać. Mamy następnie pomaturalne studium animatorów kultury, tutaj mówiliśmy o tańcu i właśnie z studium organizujemy teraz bardzo ważną konferencję. Ja tutaj na chwilę się przełączę do strony, w której będzie za chwilę mowa o właśnie konferencji. Natomiast to za chwileczkę pokażę. To jest kuźnia talentów tanecznych, teatralnych, fotograficznych, filmowych. To jest miejsce, gdzie się zatrzymują tacy, którzy są utalentowani, a jeszcze nigdy im nie powiedział, że są świetni. Czyli dowiadują się tam, tam jest praca spersonalizowana, tam jest praca na mocnych stronach tych odkrytych przez siebie młodych ludzi. Niekoniecznie po samej maturze, po ukończeniu po prostu szkoły średniej, czyli pomaturalne, nawet bez możliwości ukończenia tego policjalne, przepraszam, czyli bez konieczności zdawania egzaminu maturalnego, który jest czasami warunkiem tego, żeby się dostać na studia wyższe i czasami jest to przepiękny przystanek, który powoduje, że ludzie w ogóle odkrywają się na nowo i zupełnie w czymś innym za chwilę szukają swoich mocnych stron w kierunku kariery zawodowej. Podałam stronę przedszkole,
przedszkole, w którym mam przyjemność bycia pedagogiem specjalnym, ale też jest to przedszkole, które bardzo mocno jest, że tak powiem, zorientowane na różne, różnokierunkowe działania artystyczne. Ale też chciałam pokazać to jako przykład, że państwo rodzice, dzieci, nauczyciele, tam jest, na każdej stronie przedszkola, szkoły jest ogromnie dużo ważnych informacji, które są dobierane specjalnie dla was, żebyście wy to czytali, żebyście byli na bieżąco, dlaczego pewne rzeczy się wydarzają, dlaczego one są ważne. I ostatni punkt to mamy, też szukajcie inspiracji, jeżeli będziecie mówić o spersonalizowaniu edukacji tej całożyciowej swoich dzieci, będziecie szukać zasobów, możliwości sprawdzenia, co jest zasobem, co jest mocną stroną. Podaję też jako przykładowa, to też często wykorzystywałam materiały, to jest Młodzieżowy Dom Kultury akurat też w Kaliszu, ale z kolei to jest autorskie wydanie Tylko Dance Ma Sens, czego jestem oczywiście fanką, ale nie tylko. Tutaj się dzieją ogromnie ważne działania dla młodzieży i takie młodzieżowe domy kultury są również przepięknym miejscem edukacji takiej poszkolnej, natomiast szalenie rozwijającej, realizującej absolutnie wszystkie te 8 kompetencji, które są ważne. I w zasadzie to by było prawie na tyle, gdyby nie to, że chciałabym dodać, że kończę cykl 2023-2024. Dopisałam do swojej, bo tak za każdym razem się co miesiąc tutaj przedstawiam jako ekspertka, lider, trenerka, wszystko się zgadza, natomiast ja dzisiaj dodałam koniecznie, że przede wszystkim jestem tutorem, pedagogiem specjalnym i propagatorem pedagogiki i edukacji spersonalizowanej, czyli takiej, o której dzisiaj ja mówiłam, ale o której mówiłam właściwie w całym tym cyklu. Na podsumowanie, tutaj za zgodą też Sylwestra, chciałabym wam pokazać właśnie tę stronę, gdzie jest... Dobrze, bo ja się jak Cerber włączam, bo tak, Monika, jak zawsze, nigdy... No, nigdy ale już, zobacz, ja już mówię teraz dodatek. Czasie, ale suplement. Jesteśmy tylko 11 minut po czasie, Moniko. Tak, słuchajcie, pokazuję wam konferencję. Ona jest szalenie ważna, ponieważ zrodziła się z potrzeby wszelakiej, rola tańca i ruchu w edukacji i rozwoju człowieka. Pani nasza nowa minister edukacji rzuciła takie w pewnym momencie hasło, że trzeba podkreślić ważność ruchu, rozwoju ruchu, sportu w życiu młodego człowieka. My to podchwyciliśmy, zanim to się znalazło w priorytetach na następny rok szkolny, ale pamiętajcie, że my idziemy już w tym kierunku. I generalnie chciałam wam przedstawić tylko, jakie ważne osoby, poza moim wystąpieniem, które poniekąd to trochę będzie Monika, dla mnie. Monika, jeżeli mogę tylko, to poczekaj chwilę, tak? Bo to już będzie szło w nagranie, które będzie wisiało dłużej w internecie, więc pozwoli, że ja tylko dodam. Certyfikat tak? Macie w linku oraz na Facebooku. I pozwolę sobie nagranie już wyłączyć, dobrze, żeby nam się do tego kursu to nie nagrywało. I oczywiście Państwu dziękuję i Monika, masz teraz czas, żeby je dodać. Dobrze. Przepraszam za to wtrącenie, tylko tak jak mówię, dla formalności, bo zawsze później nagrania są dłużej, a